jak ogłosiłam, że będziesz moją gościnią, dostałam mnóstwo wiadomości. Prawie takich samych. Z pytaniem o paszporty. Mhm. Więc to pytanie oficjalnie się teraz zadam, żeby już ono wybrzmiało, żeby nie było. Słuchaj, no co się stało z tym głosowaniem, z tymi paszportami, że głosowałeś za tym, żeby utrudnić tym biednym dzieciom zyskanie paszportu polskiego? Właśnie to nie jest takie dokładnie powiedziane, nie? Bo nie tylko ja, ale też właściwie miażdżąca większość opozycji, bo tam kilka osób się wstrzymało, kilka wyłamało, ale 25 było chyba przeciwko. Zdecydowana mniejszość. My do końca badaliśmy z prawnikami ten druk, obracaliśmy go na lewo i prawo i nie wiem, patrzyliśmy, co w nim jest. Tam jest taki artykuł, bodajże 42 ustęp 2, w którym jakby w nowym brzmieniu jest matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora, czyli jest to lub, tak? Znaczy de facto zmiana polega na tym, że teraz jedno z rodziców może się ubiegać o paszport. Wcześniej to musiało być dwoje, to rodziło pewne duże konsekwencje. Teraz w uzasadnionych przypadkach może być to tylko jeden rodzic. Więc de facto jakby w takiej praktyce to ułatwia. Jeżeli chodzi o rodziców jednopłciowych, no trzeba by zmienić nie ustawę o paszportach, ale kodeks rodzinny, który tego ojca, matkę wymienia. I teraz jakby posypał się na nas grat, ja jakby chylę głowę i posypuję popiołem, jeżeli będą takie interpretacje wojewodów, no bo to chodzi o interpretacje wojewodów podobno, tak? Tak, tak. I nadal nie ma, nawet w środowiskach naszych, takich bardziej tęczowych, wiesz, sprzyjających rodzicom, którzy wychowują dzieci w parach jednopłciowych, nie ma zgodności. Bo na przykład Miłość nie wyklucza, czy Bart Staszewski, czy pani Mazurczak z PTPA, tak? Pani mecenas. Tak. Oni mówią, że ta ustawa de facto nic nie zmieni, to znaczy, że nie ma co robić larum. Po przeciwnej stronie, i to trzeba jakby tutaj powiedzieć, stoi Bodnar z jeszcze jednym prawnikiem, który jest związany z naszymi środowiskami, rozmawiałam. I on też uważa, że to może rodzić jakieś wątpliwości interpretacyjne, które wojewodowie jakby wykorzystają na swoją korzyść i będzie niekorzystnie. I zobaczymy. Znaczy w tym sensie, że gdybym miała teraz jakby przy tej całej wiedzy wybierać, to pewnie byłabym ostrożniejsza albo jeszcze bardziej to przetrzepała. Natomiast tak jak to na lewo i prawo trzepaliśmy, no to nie było tam zagrożenia, no bo pewnie ani my, ani Platforma, ani Inicjatywa Polska, tak? Czyli Basia Nowacka, Kasia Piekarska. Kasia Piekarska, która zgłaszała uwagi do tego druku i były jej wnioski mniejszości, czyli ona jakby poprawiała ten druk. My oczywiście za jej poprawkami głosowaliśmy, ale ona też sama później zagłosowała za tym drukiem. Więc ja jakby z całym... no, nigdy w każdym razie nie zagłosowałabym za niczym, co krzywdzi rodziców tej samej płci, tak? Bo oni już i tak mają cholernie pod górę, mają w Polsce trudno. Prawda.